Środa, będziemy rozważać tajemnicę chwalebne Różańca Świętego, polecając Bożemu Miłosierdziu duszę zmarłych. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi i w Jezusa Chrystusa, Pana naszego, który się Bożą z Ducha Świętego narodził się z Maryi Panny, umęczony pod Pontem Piłatem, ukrzyżowany, umarł i pogrzebiony, wstąpił do piekieł trzeciego dnia, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, w święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Ale nas znam do złego. Amen. Módlmy się o żywą wiarę, nadzieję i miłość. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. O mój Jezu, zmartwychwstanie Pana Jezusa, miłosierdziu Bożemu, polecajmy dusze zmarłych, świętej pamięci Józefa Partacza, Bronisławy Partacz i ich syna, Jana Gąsiorka, Bronisławy i Józefa Gąsiorków, Zofii i Stanisława Pelcaków, siostry Regi, Piotra Litwińskiego, Marii i Jana Wójtowiczów, Anny i Michała Dobrzańskich, Władysława i Karoliny Lipów, Piotra Buziaka, Janiny i Józefa Łączaków, Józefy i Władysława Tokarzów. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo,
pilnować, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy. I dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica druga, w niebo wstąpienie Pana Jezusa. Miłosierdziu Bożemu polecajmy dusze zmarłych, świętej pamięci Józefa Kazimierza, Madejów, Cecylii, Henryka, Dmuchałów, Stanisława Zawieruchy, Marii i Jana Mordyńskich, Katarzyny Madej Józefa, Józefy Surdelów, Piotra, Anny, Augustyna Gilów, Marii, Stanisława i Józefa Sokołowskich, Zenona Jaszcza, Janiny Łączak, Józefa Łączaka, Józefa Kopacza, Marii Łanucha, Marii Kurzeja, Stanisława Kurzei, Julii Łączak, Edwarda Łączaka, Sylwestry Lazur, Adama Lazura. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony
owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Jak było na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. O mój Jezu, przebacz nasze grzechy, zachowaj nas zgodnie w wielu, zachowaj wszystkie dusze do nieba. I to pomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego. Tajemnica trzecia, zesłanie Ducha Świętego na apostołów. Miłosierdziu Bożemu polecajmy dusze zmarłych. Świętej pamięci Stanisława Jarosławy Deszczów, zmarłych z rodziny Deszczów, Mycków, Śliwów i Królów, zmarłych z rodziny Szarałców. Mariana Książek, Ireny Władysława Krzysztofa Gałków, Agnieszki i Jana Bugajów, Władysławy Leona i Wojciecha Bysiów, Władysława Chmury, Józefy i Franciszka Skowronów, Marii Zagrodzkiej, Ludwika Strojka, Piotra Litwińskiego, Marii Lisowskiej, Ludwika Grabca, Jana i Anieli Lisowskich, Weroniki i Franciszka Chmurów, Bronisławy i Józefa Jaszczów, Józefa Burego, Stanisława Lipy, Janiny Obas, Andrzeja Jaszcza, zmarłych z rodziny Jaszczów i Koryckich, Stanisława Cyboronia, Tadeusza Barnasia, Bronisławy i Stanisława Madejów. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
świętować Maryję, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. O mój Jezu. Miłosierdziu Bożemu, polecajmy dusze zmarłych świętej pamięci Antoniego Łączaka, Marii Stanisława Łączaków, Marii Stanisława Klichów, Aleny Bartacz, Milenki Gawryś, Bronisławy Jana Szczurów i ich dzieci, Stanisławy Tadeusza, Józefa i Romana oraz zmarłych z rodziny Szczurów, Józefy Jana Cisłów, ich dzieci Andrzeja i Marii oraz zmarłych z rodziny Cisłów, księdza Stanisława Muchy, księdza Józefa Rogurza, Anny i Michała Więchów, zmarłych z rodziny Więchów, ich Olewów i Oli Więchy, Józefa Więcha, Stefana Główki. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej.
Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Piąta, ukoronowanie Matki Najświętszej na Królową Nieba i Ziemi. Miłosierdziu Bożemu polecajmy dusze zmarłych, świętej pamięci Anny i Józefa Wasiu i Sofii Wasiu, Julii i Stanisława Krupów, Rosalii i Guzara, Karola i Stefanii Cyranów, Kazimierza Cyrana, Eugeniusza Niedzielskiego, Marii i Stanisława Szczudów i zmarłych z rodziny Szczudów, Stefanii i Stanisława Borkowskich, zmarłych z rodziny Borkowskich, Bronisławy i Jana Gilów i ich rodziców, Marii i Józefa Mądrych, Karoliny i Ludwika Najuchów, Stefanii i Jana Szostaków, Krystyny Żak, Katarzyny i Antoniego Szewców, Stanisławy i Tadeusza Lipów i ich synowej Anny, Karoliny i Władysława Lipów, Marii Władysława Łączaków, i rodziców Władysława Bronisławy i Michała Łączaków, Bronisławy i Józefa Pujtowiczów, zmarłych poleconych naszym modlitwą w wypominkach. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. O mój Jezu. Celem zyskania odpustu zupełnego. Uczyńmy taką wolę, że chcemy ten odpust uzyskać, za kogo go chcemy ofiarować. To jest bardzo ważna sprawa. Trzecia, że chcemy zerwać z przywiązaniem do grzechu jakimkolwiek, nawet do grzechu lekkiego. I odmówmy w intencjach Ojca Świętego pod Twoją obronę. Uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko. Racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód. Błogosławiona Pani nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu najbliższemu nas oddawaj. Przepisane modlitwy. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. I odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Na pokuszenie, ale wyznanie wiary pacierzowe, wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczył pod Poncjem Piłatem, ukrzyżował, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny nam. Wieczne odpoczywanie. Nie daj mi śmierć.
przyjął święcenia kapłańskie. Miał niezwykły dar jednania grzeszników z Panem Bogiem. Wiele godzin spędzał w konfesjonale. Był człowiekiem modlitwy, gotowym do wyrzeczeń, postów i umartwień. Zmarł w opinii świętości 15 listopada 1907 roku w klasztorze w Wadowicach. Często zmierzamy do Pana Boga krętymi drogami, dlatego teraz przeprośmy Go za nasze grzechy. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i Wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Maryję Zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych i Was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuści nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Panie, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Módlmy się. Boże, Ty napełniłeś świętego Rafała prezbitera duchem mocy w przeciwnościach i wielkim umiłowaniem jedności Kościoła. Spraw przez Jego stawiennictwo, abyśmy mocni w wierze i wzajemnej miłości wielkodusznie współdziałali dla osiągnięcia jedności wszystkich wiernych w Chrystusie, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Czytanie z drugiej księgi Machabejskiej. Siedmiu braci zostało schwytanych razem z matką. Bito ich biczami i rzemieniami, gdyż król Antioch chciał ich zmusić, aby skosztowali wieprzowiny zakazanej przez prawo. Przede wszystkim zaś godna podziwu i trwałej pamięci była matka. Przyglądała się ona w ciągu jednego dnia śmierci siedmiu synów i zniosła to mężnie. Nadzieję bowiem pokładała w Panu. Pełna szlachetnych myśli, zagrzewając swoje kobiece usposobienie męską odwagą, każdego z nich upominała w ojczystym języku. Mówiła do nich: nie wiem, w jaki sposób znaleźliście się w moim łonie. Nie ja wam dałam tchnienie i życie, a członki każdego z was nie ja ułożyłam. Stwórca świata bowiem, który ukształtował człowieka i wynalazł początek wszechrzeczy w swojej litości, ponownie odda wam tchnienie i życie, dlatego że wy gardzicie nimi teraz na jego praw. Antioch był przekonany, że nim gardzono i dopatrywał się obelgi w tych słowach. Ponieważ zaś najmłodszy był jeszcze przy życiu, nie tylko dał mu ustną obietnicę, ale nawet pod przysięgą zapewnił go, że jeżeli odwróci się od ojczystych praw, uczyni go bogatym i szczęśliwym, a nawet zamianuje go przyjacielem i powierzy mu ważne zadanie. Kiedy zaś młodzieniec nie zwracał na to żadnej uwagi, król przywołał matkę i namawiał ją, aby chłopcu udzieliła zbawiennej rady. Po długich namowach zgodziła się nakłonić syna. Kiedy jednak nachyliła się nad nim, wtedy wyśmiewając okrutnego tyrana, tak powiedziała w języku ojczystym: synu, zlituj się nade mną. W łonie nosiłam cię przez 9 miesięcy. Karmiłam cię mlekiem przez 3 lata. Wyżywiłam cię i wychowałam aż do tych lat.
Proszę Cię, Synu, spojrzyj na niebo i na ziemię, a mając na oku wszystko, co jest na nich, zwróć uwagę na to, że z niczego stworzył je Bóg i że ród ludzki powstał w ten sam sposób. Nie obawiaj się tego, oprawcy, ale bądź godny braci swoich i przyjmij śmierć, aby w czasie zmiłowania odnalazła Cię razem z braćmi. Zaledwie ona skończyła mówić, młodzieniec powiedział: na co czekacie? Jestem posłuszny nie nakazowi króla, ale słucham nakazu prawa, które przez Mojżesza było dane naszym ojcom. Ty zaś, przyczyno wszystkich nieszczęść Hebrajczyków, nie uciekniesz z rąk Bożych. Oto słowo Boże. Gdy zmartwychwstanę, będę widział Boga. Gdy zmartwychwstanę, będę widział Boga. Rozważ, Panie, słuszną sprawę. Usłysz moje wołanie. Wysłuchaj modlitwy moich warg nieobłudnych. Gdy zmartwychwstanę, będę widział Boga. Moje kroki mocno trzymały się Twoich ścieżek. Nie zachwiały się moje stopy. Wołam do Ciebie, bo Ty mnie, Boże, wysłuchasz. Nakłoń ku mnie Twe ucho i usłysz moje słowo. Gdy zmartwychwstanę, strzeż mnie jak źrenicy oka. Ukryj mnie w cieniu Twych skrzydeł, a ja w sprawiedliwości ujrzę Twe oblicze. Ze snu wstając, nasycę się Twym widokiem. Gdy zmartwychwstanę, alleluja, alleluja, alleluja. Nie byście mnie wybrali, ale ja was wybrałem, abyście szli i owoc przynosili. Alleluja. Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Jezus opowiedział przypowieść, dlatego że był blisko Jerozolimy, a oni myśleli, że Królestwo Boże zaraz się zjawi. Mówił więc: pewien człowiek szlachetnego rodu udał się w daleki kraj, aby uzyskać dla siebie godność królewską i wrócić. Przywołał więc 10 sług swoich, dał im 10 min i rzekł do nich: zarabiajcie nimi, aż wrócę. Ale jego współobywatele nienawidzili go i wysłali za nim poselstwo z oświadczeniem: nie chcemy, żeby ten królował nad nami. Gdy po otrzymaniu godności królewskiej wrócił, kazał przywołać do siebie te sługi, którym dał pieniądze, aby się dowiedzieć, co każdy zyskał. Stawił się więc pierwszy i rzekł: Panie, Twoja mina przysłożyła 10 min. Odpowiedział mu: dobrze, sługo, dobry, ponieważ w drobnej rzeczy okazałeś się wierny, sprawuj władzę nad 10 miastami. Także drugi przyszedł i rzekł: Panie, Twoja mina przyniosła 5 min. Temu też powiedział: i Ty miej władzę nad 5 miastami. Następny przyszedł i rzekł: Panie, tu jest Twoja mina, którą otrzymałem zawiniętą w chustę. Lękałem się bowiem Ciebie, bo jesteś człowiekiem surowym, chcesz brać, czegoś nie położył i rządź, czegoś nie posiadł. Odpowiedział mu: według słów Twoich sądzę Cię, złe sługo. Wiedziałeś, że jestem człowiekiem surowym. Chcę brać, gdzie nie położyłem i rządź, gdzie nie posiadł. Czemu więc nie dałeś moich pieniędzy do banku, a ja po powrocie byłbym je z zyskiem odebrał? Do obecnych zaś rzekł: odbierzcie mu minę i dajcie temu, który ma 10 min. Odpowiedzieli mu: Panie, nie ma.
Panie, ma już 10 min. Powiadam wam, każdemu, kto ma, będzie dodane, a temu, kto nie ma, zabiorą nawet to, co ma. Tych zaś przeciwników moich, którzy nie chcieli, żebym panował nad nimi, przyprowadźcie tu i pościnajcie w moich oczach. Po tych słowach ruszył naprzeciw, zdążając do Jerozolimy. Oto słowo Pańskie. Rady Ewangeliczne są darem Bożym. Taki jest tytuł tego fragmentu. Rady Ewangeliczne dotyczące poświęconej Bogu czystości, ubóstwa i posłuszeństwa, jako ugruntowane w słowach i przykładach Pana, a zalecane przez apostołów, ojców i doktorów Kościoła oraz pasterzy, są darem Bożym, który Kościół otrzymał od swego Pana i z łaski Jego ustawicznie zachowuje. Sama zaś władza Kościoła pod przewodnictwem Ducha Świętego zatroszczyła się o to, aby je tłumaczyć, praktykowaniem ich kierować, a nadto ustanawiać trwałe formy życia na radach tych opartych. Stąd też wyrosły niby na drzewie, które się cudownie i bujnie rozkrzewiło na roli pańskiej, zdanego przez Boga zalążka, rozmaite formy życia samotnego lub wspólnego, rozmaite rodziny zakonne, które rozmnażają to, co służy zarówno pożytkowi ich członków, jak i dobru całego ciała Chrystusowego. Rodziny te bowiem dają członkom swym pomoc polegającą na umocnieniu ich w danym sposobie życia, na wypróbowanej nauce prowadzącej do osiągnięcia doskonałości, na wspólnocie braterskiej w służbie Chrystusowej i na umocnionej przez posłuszeństwo wolności, tak, iż mogą oni bezpiecznie wypełniać swe śluby zakonne i zachowywać je wiernie oraz czynić radośnie postępy na drodze miłości przez śluby albo inne święte więzy naturą swą podobne do ślubów, którymi chrześcijanin zobowiązuje się do praktykowania trzech wyżej wymienionych rad ewangelicznych, oddaje się on całkowicie na własność umiłowanemu nade wszystko Bogu, także z nowego i szczególnego tytułu poświęca się służbie Bożej i Jego czci. Już wprawdzie przez chrzest umarł dla grzechu i poświęcony został Bogu, ale aby jednak móc otrzymać obfitsze owoce łaski chrztu, postanawia przez ślubowanie rad ewangelicznych w Kościele uwolnić się od przeszkód, jakie mogłyby go odwieść, od żarliwej miłości i od doskonałości kultu Bożego i jeszcze ściślej poświęca się służbie Bożej. Poświęcenie zaś tym bardziej doskonalsze, im silniejsze i trwalsze będą więzy na obraz Chrystusa, związanego nierozerwalnym węzłem z Kościołem, swoją oblubienicą. Amen. Wzywając do orędownictwa świętego Rafała Kalinowskiego,
Jego w duchu braterskiej miłości zwróćmy się do Pana z gorącą modlitwą. Módlmy się za Kościół, aby nigdy nie zabrakło ludzi gorliwych w głoszeniu dobrej nowiny. Ciebie prosimy. Za zakony karmelitańskie, aby przez swoje życie były czytelnym znakiem wzywającym do całkowitego oddania się Panu Bogu. Ciebie prosimy. W intencji naszej Ojczyzny, aby pod rządami ludzi mądrych i sprawiedliwych rozwijała się w pokoju. Ciebie prosimy. Za żołnierzy, aby pełniona służba wojskowa umacniała w nich właściwe postawy moralne. Ciebie prosimy. O szczęście wieczne dla zmarłego Kazimierza. Ciebie prosimy. Za poległych w obronie Ojczyzny oraz za naszych bliskich zmarłych, aby Pan Bóg przyjął ofiarę ich życia i dopuścił do swojej chwały. Ciebie prosimy. Módlmy się za nas samych, abyśmy umieli rezygnować z tego, co nie prowadzi nas do świętości. Ciebie prosimy. Panie Boże, Tobie powierzamy samych siebie i wszystko, co nas spotyka. Spraw, abyśmy, doświadczając Twojej opieki, uwielbiali Cię naszym życiem przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg, Ojciec Wszechmogący. Miłosierny Boże, spraw, aby ofiara naszego zbawienia, którą Tobie składamy, we wspomnienie świętego Rafała Presbitera, była dla nas wszystkich znakiem jedności i więzią miłości. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Pan z wami. I z górę serca. Znosimy je do Pana. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Naprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy nieustannie wysławiali Ciebie, Wszechmogący, Wieczny Boże, i Tobie za wszystko składali dziękczynienie przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. Z radością oddajemy cześć świętemu Rafałowi, którego dałeś swojemu ludowi jako gorliwego pasterza,
Jego przykład umacnia nas w dobrym życiu, Jego słowa nas pouczają, a Jego wstawiennictwo wyprasza nam Twoją opiekę. Dlatego z chórami aniołów i świętych głosimy Twoją chwałę, razem z nimi wołając: Święty, Pan Bóg zastępów, pełne są miłosierdzia i ziemia chwały Twojej, osanna na wysokości, błogosławiony, który idzie w imię Pańskie, osanna na wysokości. Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy, to jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Wielka jest tajemnica naszej wiary. Ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia. I dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości, razem z naszym papieżem Franciszkiem, naszym biskupem Andrzejem, oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj o Twoim słudze Kazimierzu, którego z tego świata wezwałeś do siebie. Spraw, aby ten, który przez chrzest został włączony w śmierć Twojego Syna, miał również udział w Jego zmartwychwstaniu. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania, i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogu Rodzicą Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem, jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami, ze świętym Rafałem, ze świętą Anną, Kingą i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie. Przez Twojego Syna Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie. Tobie, Boże, Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki. Amen.
Nazywamy się dziećmi Bożymi i nimi jesteśmy. Dlatego ośmielamy się mówić: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój wam zostawiam, pokój mój wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełnij go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój Pański niech zawsze będzie z wami. Przekażcie sobie znak pokoju.
Panie nasz Boże, spraw, niech sakrament, który przyjęliśmy, umocni Twoich wiernych w jedności wiary, dla której święty Rafał poświęcił swoje życie i niestrudzenie pracował aż do śmierci. Przez Chrystusa, Pana naszego. Boże, w Trójcy Świętej Jedyny, zgromadzeni we wspólnocie Tarnowskiego Kościoła, pragniemy owocnie przeżyć synod diecezjalny. Prosimy Cię, Ojcze, pełen miłosierdzia, napełnij nas swoją prawną miłością i pokojem, abyśmy wiernie realizowali Twój zbawczy plan ludzkości, otwarci na dar aktywnej współpracy wszystkich diecezjan. Błagamy Cię, Jezu, Synu Boga Żywego, abyśmy zawsze z wielką pokorą i ufnością odczytywali znaki czasu w świetle Ewangelii, budując wspólnotę naszej diecezji na Twój obraz. Wzywamy Cię, Duchu Święty, Ożywicielu, abyśmy napełnieni Twoimi darami odnowili i ożywili wspólnotę Kościoła Tarnowskiego w jedności z całym Kościołem Powszechnym. Maryjo, Matko Kościoła i Patronko diecezji tarnowskiej, prowadź nas i wspieraj w synodalnej pielgrzymce wiary. Święty Stanisławie Szczepanowski, módl się za nami. Święci Świeradzie i Benedykcie, módlcie się za nami. Święta Kingo, wszyscy święci i błogosławieni diecezji tarnowskiej. Święty Michale Archaniele, a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha, bądź naszą obroną. Oby go Bóg pogromić raczył, pokornie o to prosimy, a Ty wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe, które na skubę dusz ludzkich krążą, mocą Bożą strąć do piekła. Amen. Nowenna do Matki Bożej, nieustającej pomocy. Rozpocznijmy od modlitwy rzymskiej. O Matko nieustającej pomocy, z największą ufnością przychodzę dzisiaj przed Twój święty obraz, aby błagać o pomoc Twoją. Nie liczę na moje zasługi, ani na moje dobre uczynki, ale tylko na niezrównaną Jezusa i na Twoją niezrównaną miłość macierzyńską. Tyś patrzyła, o Matko, na rany Odkupiciela i na krew Jego wylaną na krzyżu
dla naszego zbawienia. Tenże Syn Twój umierając dał nam Ciebie za Matkę. Czyż więc nie będziesz dla nas, jak głosi Twój słodki tytuł, nieustającą wspomożycielką? Ciebie więc, o Matko nienadmówiącej pomocy, błagam najgoręcej, abyś wyprosiła mi u Syna Twego tę łaskę, której tak bardzo pragnę i tak bardzo potrzebuję. Chwila ciszy na przedstawienie naszych podziękowań, prośb Panu Bogu za stawnicę Matki Najświętszej. Polecajmy do tych naszych wszystkich intencji także zbliżające się rekolekcje adwentowe, które rozpoczniemy w pierwszą niedzielę Adwentu. Ty wiesz, o Matko przebłogosławiona, jak bardzo Jezus Odkupiciel udzielać nam wszelkich owoców odkupienia. Wyjednaj nam przeto, o najłaskawsza Matko, u serca Jezusowego tę łaskę, o którą w tej nowennie pokornie proszę, a ja z radością wychwalać będę razem z Tobą nieskończone miłosierdzie Boga. Amen. O Maryjo, przyjmij dziękczynienia nasze za uzdrowione z choroby. Dziękujemy Ci za pocieszonych w strapieniu. Dziękujemy Ci, Matko Nieustającej Pomocy. Za ocalonych z rozpaczy. Dziękujemy Ci, Matko Nieustającej Pomocy. Za podtrzymanych w zwątpieniu. Za wyzwolonych z mocy grzechu. Dziękujemy Ci, Matko Nieustającej Pomocy. Za wysłuchanych w błaganiu. Dziękujemy Ci, Matko Nieustającej Pomocy. Za litość nam okazaną. Dziękujemy Ci, Matko Nieustającej Pomocy. Za miłość Twą macierzyńską. Dziękujemy Ci, Matko Nieustającej Pomocy. Za dobroć Twą niezrównaną. Za wszystkie łaski nam i innym wyświadczone. Dziękujemy Ci, Matko Nieustającej Pomocy. Do Ciebie, Matko, szafarko łas, błagane lnienia wciąż płyną. Twa dobroć świeci nam, słonica blask. Zastrapionych, abyś ich pocieszyła. Zapłaczących, abyś ich łzy otarła. Za sieroty i opuszczonych, abyś im Matką była. Za biednych i potrzebujących, abyś ich wspomagała. Za błądzących, abyś ich na drogę prawdy sprowadziła. Błagamy Cię,
zakuszonych, abyś ich z sideł szatańskich wybawiła. Za upadających, abyś ich w dobrym podtrzymywała. Za grzeszników, abyś im żal i łaskę spowiedzi wyjednała. Za zmarłych, abyś ich do radości życia wiecznego doprowadziła. O wysłuchanie wszystkich próśb naszych. Matko pomocy nieustającej, proś Boga za nami, proś Boga za nami. Matko pomocy nieustającej, proś Boga za nami, proś Boga za nami. Matko pomocy nieustającej, proś Boga za nami, proś Boga za nami. Ojcze Wszechmogący, Twój Syn dał nam Maryję, swoją rodzicielkę, której sławny obraz czcimy jako matkę gotową nieustannie pomagać. Spraw, abyśmy gorliwie, wypraszając jej macierzyńską pomoc, nieustannie doznawali owoców Twojego odkupienia, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Przyjmijmy Boże błogosławieństwo. Pan z Wami. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa.